Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Piotrowski, jestem filozofem, astrologiem, historykiem astrologii, prezesem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Autorem wielu książek i artykułów poświęconych astrologii, wykładowcom astrologii, nauczycielem. I mam przyjemność prze, przedstawić Państwu przebieg planet, czyli to, co się będzie działo na niebie w dniach 18-24 grudnia 2023 roku i jak to będzie, jaki to, to będzie miało wpływ tutaj na nas na Ziemi. Oczywiście bardzo ogólny, no bo tu nie jesteśmy w stanie jakoś szczegółowo tego objaśnić, ale jaka ogólnie będzie, że tak powiem, pogoda, prawda, jakoś, jakoś gwiazdna i co my w związku z tym e, możemy jakoś zrobić. I jak się wobec tego ustawić, a dziać się będą no, wiele ważnych rzeczy, przede wszystkim dlatego, że mamy do, do czynienia w tym tygodniu z ingresem słońca w znak koziorożca, czyli w znak zimowy, czyli rozpoczniemy nową porę roku i te momenty zawsze były niezwykle ważne w, jakby w całym tym roku takim solarnym. Ale zanim to się stanie, no to przed nami jest, to przed nami jest Merkury w Trygonie do Jowisza. Merkury przypomnę jest cofający, czyli jest w retrogradacji i ten Merkury tutaj, który przemierza. Ostatnie, a właściwie pierwsze prawda, stopnie koziorożca tworzy trygon do Jowisza i to jest bardzo przyjemny czas i to już jest poniedziałek, 18 grudnia po południu. Gdzieś te wpływy będą się jakoś, pozostaniemy pod tymi wpływami. Przynajmniej jakoś tam do czwartku, kiedy inne układy planet tutaj nie wpłyną i jakoś nie zamarzą tego, tej konfiguracji. Jest to czas niewątpliwie dobrych informacji, czy takiego zbierania właściwie, czy podnoszenia się na duchu. Wzrost optymizmu, umiarkowanego oczywiście jakoś entuzjazmu, ale taki czas, kiedy dużo można zrobić, dużo się nauczyć, przekazać, poznać ciekawych ludzi, przekazać oczywiście wiedzę, informacje, zdobyć też jakieś informacje, Czas niewątpliwie bardzo korzystny, zwłaszcza tutaj dla nas w Polsce, kiedy ten Merkury w czasie tego Trygonu jest właśnie w domu siódmym, czyli w domu negocjacji, pertraktacji, różnych umów, czyli dobry czas na podpisywanie umów, zobowiązań, czynienia rozmaitych ustaleń, poznawania też ludzi, poszerzania swojego grona znajomych, towarzystwa. Czy znajomych w sensie koleżeńskim, czy znajomych w, se w sensie takim no biznesowym. Więc na pewno, ponieważ ten trygon zachodzi właśnie w znakach ziemskich, więc na pewno jest to też dobry czas pod takim względem, właśnie biznesowym, zawodowym, finansowym i na pewno taki czas wzrostu i właśnie jakoś tutaj. Hmm, no, bogacenia się w takim sensie dokonywania dobrych wyborów i też dokonywania dobrych decyzji, które ostatecznie prawda, jakoś mogą, mogą wpłynąć na pozytywny przebieg różnych spraw zawodowych. co myślę, że przed świętami będzie dosyć przydatne. Ale już właściwie czwartek, w czwartek mamy dwa takie, dwa takie wpływy. Ten ważniejszy wpływ to jest oczywiście Wenus, która tu jest, wchodzi już do ostatniego dekanatu Skorpiona i będzie tworzyć bardzo ścisłą opozycję do Urana. Po prostu będzie tworzyć opozycję do Urana w znakach stałych. Więc jest to rzeczywiście pewien przełom i taki, powiedziałbym, czas rewolucji, jeżeli chodzi o relacje, o związki, głównie oczywiście o związki uczuciowe i, co, i to, to, co dotychczas jakoś było dla nas do zniesienia, albo jakoś to, co do tej pory jakoś udawało nam się jakoś znieść czy przetrzymać, prawda, w relacjach, no to właśnie właściwie ten czwartek przed świętami będzie takim punktem zwrotnym, kiedy różne rzeczy wyjdą na jaw i kiedy się okaże, że być może nie jest tak wspaniale i tak słodko, jakby się wydawało. W ogóle ten czas przedświąteczny, prawda, zasadniczo to już abstrahując od planet, jest takim momentem, kiedy oczekujemy pewnych rozstrzygnięć, zwłaszcza jeżeli chodzi o pewne relacje. I takie relacje, które wydawałoby się, że one jakoś w miarę dobrze funkcjonują, prawda, w ciągu roku, czy nawet ja jeszcze lepiej w wakacje, ale kiedy przychodzą takie momenty, właśnie jak ten, no to tutaj na następuje pewien rodzaj konfrontowania się z jakąś prawdą, i myślę, że to będzie najbardziej taki znamienny właśnie moment, takiego konfrontowania się właśnie z jakąś prawdą o relacjach i o tym, co nas łączy z innymi ludźmi. Dla pewnych osób oczywiście może być to rozstrzygające i w takim sensie uwalniające i jakoś dające taką nadzieję, że teraz już, już może być inaczej, czyli jest takie uwolnienie się, powiedzmy, od pewnej iluzji i pewnego też właśnie jakiegoś takiego no zakłamania. A dla innych ludzi może być to po prostu, to może być coś bardzo takiego szokującego, zwłaszcza dla, dla tych osób, których tutaj w horoskopach gdzieś ten przełom, właśnie drugiego i trzeciego dekanatu znaków stałych, czyli właśnie byk, skorpion, wodnik, lew tam gdzieś mają jakieś takie ważne elementy, no, na przykład właśnie słońce, czyli są spod tych znaków, i są uwikłane w jakieś relacje, które domagają się takiego rozstrzygnięcia, no to rzeczywiście może być to takie rozstrzygnięcie trochę szokujące. I trudno mówić, że na niekorzyść, bo w jakiejś dłuższej perspektywie to, co wydaje nam się tutaj, w tej krótkiej na niekorzyść, to może się, się, się okazać całkiem pozytywne, ale w tym momencie, jakoś, zwłaszcza w tym okresie takim, jakoś no właśnie przedświątecznym, będzie to, wydawałoby się, że to będzie trochę takie coś takiego właśnie szokującego, i nagle się jakoś tak czy owak wszyscy jakoś się będziemy konfrontować z pewną prawdą o relacjach, o naszych uczuciach też coraz łączy jakoś z innymi ludźmi i tutaj się po prostu pewne kwestie mogą wyjaśnić. Tak jak powiedziałem, w jednym, dla pewnych osób mogą się wyjaśnić jakoś pozytywnie, prawda, że to będzie taki moment, że uwalniamy się od jakiejś przeszłości po to, żeby żyć już w pewnej prawdzie, a dla innych ta prawda może być na tyle jakoś szokująca, że przekreśli jakieś perspektywy związane z przyszłością. I to jest taki i to jest ten taki właśnie bardzo ważny czas na szczęście wydaje się, że ponieważ w tym samym momencie jednak Merkury tutaj jest, który tu cofa się prawda, już będzie przechodził za niedługo do Strzelca, utworzy jeszcze ten Merkury w Koziorożcu utworzy jeszcze sekstyl do Saturna. Więc nawet jeżeli te wszystkie szokujące jakoś informacje do nas dotrą o różnych ludziach, o naszych też jakoś uczuciach, to jednak wydaje się, że będziemy w stanie jakoś to dobrze w sobie zawrzeć i jakoś zyskać pewien ogląd, prawda, taki racjonalny, czy, czy wznieść się na pewien, na pewien pułap właśnie takiego myślenia trochę racjonalnego, rozsądnego, że gdzieś tam będziemy potrafili z tego wszystkiego, wyciągnąć też coś bardzo. Pozytywnego, więc ten seksel tego Merkurego z Saturnem przyniesie też przy okazji takie okazje właśnie do tego, żeby te różne trudne sytuacje czy informacje czy przeżycia umieć sobie jakoś wytłumaczyć, prawda? Że jednak to jest jakaś naturalna kolej rzeczy. No i kolejny właśnie kolejna sprawa to jest w piątek 22 grudnia. Nad ranem o 4.27 słońce wejdzie do znaku koziorożca, rozpoczynając tym samym, tak jak powiedziałem, astronomiczną zimę czyli nową poporę roku, czyli nowy taki kwartał w tym cyklu, prawda, całym solarnym, ostatni, prawda, przed potem prze, już wejściem słońca do znaku barana jest to oczywiście czas przesilenia, czyli tego momentu, kiedy jest najkrótszy dzień w sensie światła, prawda, słonecznego, a najdłuższa noc. Więc jest to taki moment że rzeczywiście bardzo szczególny, prawda? Jakoś i taki, można powiedzieć, jakoś mistyczny, prawda? Kiedy to światło rzeczywiście maleje do jakoś no, najmniejszego, prawda, prawie że punktu. Oczywiście to się dzieje w naszych szerokościach geograficznych. Po to, żeby potem, prawda, tego światła zaczęło już no, przybywać i kiedy my wraz z tym światłem, prawda, będziemy się odradzać, w związku z tym no, dawniej świętowano właśnie wtedy takie święto Sol Invictus, czyli to właśnie święto tego Słońca Niezwyciężonego, potem to połączono oczywiście z Bożym Narodzeniem, żeby też właśnie wraz z tym, z tym momentem, kiedy to z tym przesileniem prawda zimowym, kiedy to kiedy tego światła będzie, będzie przybywać i te dni się potem zrównają już w czasie z kolei równonocy wiosennej 20 marca. I to jest taki moment rzeczywiście dla nas bardzo, bardzo ważny. Na podstawie tego horoskopu kwartału można było odczytywać po prostu różne ważne. Rzeczy, które dotyczą władcy i tym samym jakoś społeczeństwa. I tu jest, można by wyznaczyć tutaj władcę tego kwartału, którą jest Wenus, przynajmniej na podstawie tych wytycznych i tych procedur, które zostawił nam Masar XI-wieczny astrolog perski którego teksty wywarły olbrzymi wpływ na całą średniowieczną i renesansową Europę. I to jest oczywiście znowu tutaj mamy do czynienia, ta, ta, ta opozycja tej Wenus z tym uranem, tym razem w tym horoskopie ingresu ustawia się na tej osi właśnie ascendent, descendent, więc tym bardziej znowu te relacje jakoś tutaj mogą być ważne. Sama Wenus, oczywiście jako władca roku może, znaczy nie władca roku, tylko władca kwartału, może mówić o czymś takim przyjemnym i korzystnym jakby dla władcy, aczkolwiek to jest Wenus dosyć problematyczna, bo jednak jest w znaku swojego wygnania, więc nie wszystko tam się uda jakoś, jakoś zrobić, ale jest to niewątpliwie bardzo ważny moment w tym całym solarnym cyklu, który, w którym jest, jesteśmy od właśnie tego ingresu z marca, dlatego że proszę zauważyć, że ten ingres z marca miał ascendent dokładnie w tym samym miejscu, w którym teraz jest ascendent tego ingresu do Koziorożca, czyli ten ten moment, kiedy Słońce przechodziło wtedy do znaku Barana i rozpoczynało cały ten nowy cykl solarny, miało ascendent w znaku Skorpiona, co zresztą wskazuje, że nie ma sensu robić tych kolejnych jakby horoskopów na te, na te kolejne pory roku, w sensie, że one jakby mają tutaj mniejsze znaczenie takie interpretacyjne. Aczkolwiek sam fakt, że ten horoskop teraz, właśnie na ingres zimowy ma w bardzo podobnym miejscu Ascendent, jak ten horoskop z marca, to pokazuje, że po prostu to jest, to, jest, to jest dopiero ten moment teraz, kiedy tutaj przychodzi jakby pewien przełom tak naprawdę dla władzy. No w naszym kraju oczywiście, bo to, jest, bo to są horoskopy na Warszawę. Więc to jest o tyle ciekawe, że... No właśnie, niedawno się ukonstytuowały nowe władze w Polsce, nowy rząd, o którym mówiłem w osobnym takim materiale, właśnie tutaj mini wykładowym. I tak naprawdę dopiero teraz odczujemy skutki prawda, tego wiosennego ingresu, i to będzie dla nas taki czas, dla nas, dla Polaków w sensie politycznym, bardzo przełomowy. No, i mamy jeszcze, oczywiście, mamy jeszcze kolejny, kolejny, właśnie, kolejny ingres. I to już jest ingres Merkurego z kolei do, do, do znaku Strzelca. I to jest taki, to jest ten, czyli Merkury się po prostu cofa i tutaj. Przechodzi prawda, do tego znaku Merkurego, i to jest to jest już sobota 23 grudnia, też w takich godzinach rannych bo to jest 7:17, czyli jeszcze przed wschodem słońca, Merkury opuszcza na chwilę znak koziorożca, po to, żeby jeszcze się cofnąć prawda, do tutaj strzelca. Czyli to jest taka sytuacja, tutaj, że Merkury przechodzi do znaku strzelca, w którym zresztą był prawda, kilka tygodni temu. I to jest powrót do pewnych spraw z kolei dla nas, prawda? Do sięgnięcia jakoś pamięcią, do zobaczenia tego, co gdzieś za sobą zostawiliśmy, i po to, żeby pójść jakoś za tym, czy znaleźć się powiedzmy w tym miejscu, w którym byliśmy kilka tygodni temu, po to, żeby jakoś zweryfikować różne swoje poglądy, zapatrywania, dokonać pewnej rewizji w tym. Co myśleliśmy, albo jakie podjęliśmy decyzje, Być może trzeba będzie jeszcze raz zweryfikować coś, co do tej pory było dla nas jakąś o, oczywistością. Merkury wychodzi z podznaku znaku, czy znaczy wy, wychodzi z podwładania Saturna i wchodzi pod władanie Jowisza, czyli wydawałoby się, że trochę nam tutaj jakoś ulży, ale jednak sam Merkury w strzelcu no to trochę nie pasuje do, ten znak nie za dobrze przyjmuje Merkurego, dlatego że Merkury w znaku strzelca jest po prostu na wygnaniu, w detrymencie i tam czuję, że no tam nie możemy w pełni prawda, jakoś rozwinąć tego całego swojego aparatu powiedzmy pojęciowo, dyskursywno, racjonalnego, ale jest to czas też na pewno na taką konkurencję, Konfrontację jakoś z tym, z jakąś swoją przeszłością i z tym, co do tej pory nie, nie, nie udało się jakoś tutaj ogarnąć, więc na pewno jest to czas refleksyjny i tak się składa, że to będzie no właściwie tuż, prawda, przed, przed, przed Wigilią. A sama Wigilia wydaje się jakoś tak pod takim wpływem będzie pozytywnym, bo to już będzie właśnie po ingresie słońca w znak chyba, znak ko kozioroż, tak jak zawsze zresztą co roku. i tym razem to to słońce utworzy utworzy właśnie sekstyl do Saturna, czyli to będzie czas takiego większego spokoju, wyciszenia, racjonalności, na ile oczywiście to wszystko ma, może być racjonalne, bo to nie o to chodzi, żeby to było racjonalne, tylko, że raczej spokojne i odzyskamy prawda, pewien rodzaj takiego, takiej stabilizacji i właśnie spokoju i w tym sensie pewnej refleksji takiej głębszej nad Saturnem, prawda, czyli no też oczywiście nad tym, nad nad, nad przemijaniem i nad tym, co każdego z nas jakoś, no, gdzie my jesteśmy jakoś zanurzeni, prawda, w ten czas, czas płynący, który ma swój jakoś początek i też koniec. I Pusty Kurs Księżyca w tym tygodniu będzie bardzo ciekawie wyglądał, dlatego że 19 grudnia, czy znaczy w bardzo ciekawych momentach, przypadnie i przez. Dosyć taki w ciekawych takich punktach czasowych 19 grudnia, czyli we wtorek między godziną 22.05 a 23.48, kiedy ten księżyc będzie wędrował przez nakryb i potem właśnie tuż przed północą wejdzie do, do barana. Przypada to oczywiście na godziny, na godziny już takie późno, prawda nocne, przedpółnocne właściwie. 22 grudnia, czyli w piątek, bardzo proszę zauważyć, że to się wyjątkowo rzadko zdarza. Czyli to jest ten pusty kurs księżyca, będzie trwał dokładnie 3 minuty między godziną 3.48 a 3.51, więc nawet można by powiedzieć, nie ma sensu tego jakoś odnotowywać, ale proszę zauważyć, że tak jak. To jest jeden z najkrótszych, prawda, w tym całym cyklu tutaj Księżyca, najkrótszy czas, kiedy ten Księżyc idzie pustym kursem, czyli zanim wejdzie do, do Barana. No i potem Wigilii jeszcze też w godzinach, w godzinach porannych między 7.41 a 9.16, kiedy z tego byka będzie przechodził do bliźniąt, to nie będzie jakoś... Trudne czasy, dlatego że te wszystkie puste kursy księżyca, w znakach, w których się, które zachodzą w znakach, gdzie księżyc ma sporo godności, a tutaj Marno bo jest w wywyższeniu, to one są nawet można powiedzieć, jakoś traktowane przez tradycję jako takie pozytywne, prawda, czynniki, w których nic się, nie tylko że złego się nie, się nie wydarzy, ale się wydarzy też coś się może wydarzyć jakoś dobrego. Przypomnę, że ten pusty kurs księżyca to jest czas, w którym... Po prostu się nic nie dzieje i to jest dobry czas na różne rutynowe działania, a niekoniecznie na podejmowanie jakichś nowych strategicznych przedsięwzięć. I jeszcze dwa słowa na temat godzin spalonych, które w tym tygodniu wybiją dwa razy. We wtorek, 19 grudnia od 19.38 do 7:00, tam z minutami dnia następnego, ale też to przy, przypadnie właśnie na te godziny, no takie powiedzmy, wieczorne, prawda? Jakoś tam wczesnowieczorne. I potem jeszcze dzień przed Wigilią między 8-28 plus 12 godzin, czyli ten czas, te pierwsze 4 godziny, te przed południem, prawda, te do południa 23 grudnia nie będą dobrym momentem na rozstrzyganie jakichś sporów czy spraw, które, które są konsekwencją pewnych konfliktów. Bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego w święta i spotykamy się za tydzień.